Ten aparat to pochodzi z czasów, z czasów, kiedy ja byłem artystą. Licencjonowanym artystą, bo ja byłem kiedyś licencjonowany, co w dowodzie osobistym miałem wpisane, że jestem artystą. Tak, a kilka lat temu w czasie przeprowadzki cały swój dorobek artystyczny, który zresztą przez wiele osób był podobno wówczas ceniony, ja to wszystko po prostu wypieprzyłem do śmietnika. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, z wartości tego, co się robi. Ja produkowałem takie gówno, które w tej chwili powinno być wystawiane w każdym Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Te moje gówna były nawet wystawiane w Centrum Pompidou w Paryżu. Tak? Ale były to gówna. I trzeba zdawać sobie sprawę, jeżeli jest się człowiekiem myślącym, to trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że produkuje się gówno. I w pewnym momencie trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie, co z tym fantem zrobić.